Nieuczciwe uczelnie do likwidacji. Adaptacja pustostanów miejskich na akademiki. Zmniejszenie kosztów utrzymania studentów czy finansowanie projektów naukowych. To jedna z wielu zmian w szkolnictwie wyższym zapowiadane przez ministra nauki Dariusza Wieczorka, o których mówił podczas swojej ostatniej wizyty w Katowicach. Szef resortu podkreślił również istotną rolę współpracy na linii samorząd-rząd. Swoją wizytę w Katowicach minister Wieczorek rozpoczął od spotkania ze studentami i władzami uczelni wyższych. Zachęcał młodych ludzi do dialogu i angażowania się w kształtowanie systemu edukacji, bo jak podkreślał, ich bezpośrednia komunikacja to atut. Jednym z głównych tematów rozmów z młodzieżą, ale i samorządowcami było wsparcie materialne dla studentów i poprawa jakości ich życia. My przygotowujemy w tej chwili projekt ustawy, który jest już po uzgodnieniach między resortami, w którym to projekcie, w tak zwanym programie dopłat i w funduszu dopłat, planujemy oprócz mieszkań komunalnych, które mogą samorządy budować, wpisać również remonty i budowę akademików. Jeżeli ten projekt zostanie przyjęty, to na dzisiaj ten fundusz dopłat to jest 1 mld zł, natomiast będziemy planowali również zwiększenie tego funduszu i to już będzie zależało od ministra finansów i ostatecznych decyzji Sejmu. Jeżeli fundusz zostanie zwiększony, to dziś ministerstwo mówi o 200 do 300 milionach złotych rocznie na odbudowę i budowę akademików, na co mają zostać przeznaczone pustostany miejskie. Na czym skorzystać mają również uczelnie w województwie śląskim. Sprawy socjalne to, na co samorządy stawiają w szczególności, by do miasta przyciągnąć młodych ludzi, którzy będą chcieli zostać w nich na dłużej. I w momencie, gdy ci studenci będą mieszkali na Mariackiej, na Batorego, w centrum Katowic, to też inaczej będzie wyglądało życie miasta. Dzisiaj czasami jest tak, że poza oczywiście Mariacką i Dworcową, ale miasto po godzinie 18, 19, 20, jak firmy kończą pracę, banki kończą pracę, miasto umiera. I żeby ono nie umarło, to potrzebni są młodzi. Więc jeśli uda nam się, właśnie korzystając z pieniędzy także ministerstwa, uda nam się zrobić modernizację starych takich pustostanów, starych kamienic na mieszkania dla studentów, to będzie to, o co nam chodzi. Minister Dariusz Wieczorek zapowiedział też, że żadna uczelnia nie będzie mogła kształcić przyszłych lekarzy bez akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej o tym w programie Gość TVS o godzinie 16:15.